Moi kochani, nagminnie spotykam się z takim przekonaniem, że ja będę szczęśliwy, jak się dorobię domku z ogródkiem, jak się dorobię porszaka, ja będę szczęśliwy, jak się dorobię konta w banku, jak będę miał to wszystko, o czym marzę, to wtedy będę szczęśliwy. Jak się dorobię, jak będę miał żonę i dziecko, to wtedy będę szczęśliwy. Kochani, ja mówię do was panowie mówię, a ten filmik się może tyczyć również, drogie panie, was. Bo wam też się zdarza żyć w przekonaniu, że jeżeli się dorobicie, jeżeli będziecie miały księcia z bajki, to będziecie szczęśliwe. Że jeżeli będziecie miały domek z ogródkiem, że jeżeli będziecie miały ten w ogródku basen, a w basenie wodę i psa, no psa można wyjąć z basenu, dobrze. Czyli będziecie miały basen z wodą i psa, który pilnuje wasze dzieci, to wtedy będziecie szczęśliwe. Drogie panie, drodzy panowie, informuję was, że to jest największa bzdura ludzkości, powtarzana od tysięcy lat, że jeżeli będę miał X, Y i Z, to będę szczęśliwy. Kochani, muszę wam wyjaśnić, że to jest ani dyć prawda, ani sicko prawda, to jest gówno prawda. To znaczy, nigdy się jeszcze tak nie zdarzyło, że jeżeli ktoś chciał być szczęśliwy, jak będzie miał samochód, domek z ogródkiem, żonę, trójkę dzieci, to wtedy się pojawi szczęście. Nic takiego nie jest możliwe. Jest możliwe w drugą stronę. Jeżeli będę szczęśliwy, to dorobię się domku z ogródkiem, dorobię się porszaka, dorobię się żony, która z radości i szczęścia zrobi mi czwórkę dzieci. Kolejność jest zupełnie odwrotna. Jeżeli będę szczęśliwy, to będę szczęśliwy. A nie, jeżeli będę miał pieniądze, to będę szczęśliwy. Jeżeli będę szczęśliwy, to nawet pieniądze mi nie będą potrzebne do szczęścia. I kochani, informuję was, że ci, którzy zazdroszczą tym, którzy posiadają, to zazdroszczą nie tego, że oni posiadają, tylko że oni są zadowoleni niezależnie od tego, czy posiadają, czy nie. Jak ktoś nie zrozumiał, to następnym razem rozszerzę temat.